wśród wielu listów, które do nas napłynęły. Nie jesteśmy w stanie ich dzisiaj przeczytać. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wspaniały list od pani Beaty Kempy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, naszej tutaj posłanki ziemi wrocławskiej, szefowej Kancelarii Rady Ministrów. Dziękuję tutaj pani asystent za przekazanie listu Zielonej Góry od pana wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka. Z pozdrowieniami dla państwa, z podziękowaniem za naszą aktywność. Ten i wiele innych listów, jak chociażby od arcybiskupa metropolity wrocławskiego, czy księdza prymasa Wojciecha Polaka, one znajdą się w internecie, one znajdą się w okolicznościowym wiosennym wydawnictwie. Nie sposób dzisiaj już po prostu ich odczytać, ale za każde dobre słowo dziękuję, obiecuję tutaj, przyrzekam, że to znajdzie światło dzienne, te listy, te wszystkie listy też od wielu biskupów z całej Polski. Józefie, ostatnie minuty i twoje przesłanie, twoja myśl dzisiaj we Wrocławiu. Państwa, ja tak szybciuteńko, ponieważ ja miałem przyjemność ten występ chóru słuchać dwa razy, a więc wczoraj próba, dzisiaj ja zacznę albo od tych maluszków słowiańskich, skończę na chórze i wszystkich, którzy byli w środku. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim państwu, którzy wytrwali do końca. 15 sekund na oklaski, wielki aplauz dla tych najmłodszych słowiańskich, dla tych maluchów słowiańskich. 15 sekund, ja liczę, raz, dwa, trzy, no. Głośniej, głośniej. Ich już tu, proszę państwa, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Ich już tutaj nie ma, ale to jest ta przyszłość. Teraz, żeby się szybko streszczać i szybko lecieć, wiecie, z programem, bo myśmy już trochę przeciągnęli, to znaczy był tak bogaty. Ja chciałbym zakończyć takim zaproszeniem, proszę państwa, na przyszły rok. W przyszłym roku obchodzimy 80-lecie uchwalenia praw Polaków. Obchodzimy wielką rocznicę, 100 lat odzyskania niepodległości, 15 lat działalności rodziny Rodła we Wrocławiu. Proszę państwa, dla wszystkich podziękowanie, którzy z nami wytrzymali, a szczególne podziękowania i to też 5 sekund aplauz dla rodziny Szczerbaków, rodziny profesora Jóźwiaka i dla tych wszystkich. 5 sekund było, następne 3 sekundy dla techniki, dla pana Łukasza, dla pani, która obsługuje technikę, dla mediów, dla telewizji, dla tutaj pana z lewej strony. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dla firmy Prolex, dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy tutaj bezpiecznie spędzić czas i szczególne brawa dla ziemi kościelskiej, dla pani Walewskiej, dla księdza tutaj, który wytrwał do końca. To jest ziemia, proszę państwa. Dziękuję bardzo. Ja lecę szybciuteńko, musimy kończyć. Trójka, ziemia księdza patrona Domańskiego i tutaj dla księdza obok siedzącego, przepraszam bardzo, księdza Józefa, mojego imiennika. Świętujemy 19 marca, księdze Józefie, zawsze z nami. I proszę państwa, na tym kończę. Wszystkim dziękuję bardzo serdecznie. Dla tych, którzy wytrwali i do końca z nami byli, dla tych, którzy nam u góry przeszkadzali, już nie przeszkadzają, dziękuję. Również brawa, 3 sekundy. Brawo! I dziękuję państwu. Proszę państwa, teraz zapraszamy. Dziękuję wszystkim, którzy tak długo tutaj wytrzymali. Dziękuję. Tadeusz. Szanowni państwo, pod aprobatą i przy współpracy z panem profesorem Ireneuszem Jóźwiakiem, w ostatnich dniach było więcej tych rąk do pracy, bo żniwo wielkie, ale robotników mało, ale w ostatnich miesiącach to był korespondencyjny projekt Hamburg-Wrocław. To przygotował w dużej mierze Józef Młynarczyk, to dzieło. I proszę państwa, moje wystąpienie ostatnie. To, co zrobiliśmy dzisiaj tutaj na rzecz tej uroczystości, chciałbym zawrzeć w tych dwóch słowach. Dziękuję serdecznie za dzisiejszy dzień.